Kontrola w AMG GTR w drifcie. Cześć, hej. Dzień dobry panu, aspirant za ruchu drogowego. Dobry wieczór. Pan prawo jazdy do kontroli? Już. Skończy pan silnik, panie kierowca. Żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Oczywiście. Proszę pana, powodem kontroli jest stan techniczny pojazdu, jak się pan porusza. Żeby pojazd poruszał się po drodze publicznej, musi być sprawny technicznie i... To jest problem. Dowód i prawo jazdy. Prawo jazdy, jak pan ma... Samo prawo jazdy, bez dowodu. Stan techniczny? Tak. To w takim razie mogę odpowiadać, bo ja jestem właścicielem. Ja jestem właścicielem. Super. Proszę pana, w dniu dzisiejszym zostaje zatrzymany dowód rejestracyjny, zakaz dalszej jazdy tego pojazdu. Że proszę sobie wezwać pomoc drogową, gdyż ten pojazd nie może poruszać się po drodze publicznej. W takim stanie, w jakim się znajduje. A co na to wskazuje? Co jest właśnie tak? Ja rozmawiam z kierowcą, nie z panem. A to mnie nie interesuje, kim pan jest. Nie, spoko, to rzeczywiście właściciel. Sprawdzę sobie dowód, to będę wiedział, kto jest właściciel. Jasne, a ja mam pytanie, co dokładnie jest... Po pierwsze, tablica rejestracyjna. Tablica jest zdjęta, proszę. Tu jest z przodu. Na mylnie uszkodziny. Tablica? Pojazd poruszał się po drodze publicznej, proszę pana, w myśl artykułu 71 prawo ruchu drogowym ma być wyposażony w zalegalizowane tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną. Urwana jest tablica, jest tutaj. Jak pan zamontuje, to tablica tak zmienia mimo postaci rzeczy. Druga rzecz, 180 stopni widzenia pola kierowcy ma być czyste. Podniesie pan szybę. Do połowy. Dziękuję. Jasne, wiem, o co chodzi. Zerwie pan na szyby. Naklejki. Folie. To jest kolejny powód zatrzymania dowodu. Ja poproszę ten dowód osobisty jeszcze od pana, bo widziałem, że pan ma. Oczywiście. Dziękuję. GTR AMG. Jakieś pytania? Z rejestracją to śmiesznie, bo dzisiaj ją montowaliśmy. Tylko, że brzydko wyglądała, bo była pod kątem. Szkoda, że ten dowód zabrany. Co my zrobimy z lawetą? Maybachem będę wracał. Masz lawetę jakąś, żeby ogarnąć? Tak? Uję. To dawaj, kręcimy film, no jedziemy. Nagrywam to cały czas. Jedziemy. Możesz to zrobić. 500 zł i laweta, czyli zaparkować pewnie gdzieś tutaj. Nie no, nie przeparkowuj, bo szkoda dobrego miejsca, jesteśmy w pierwszym planie. Mógłbyś mi zrobić zdjęcie z nim? No chyba tak. Przebieg pojazdu chciałbym zobaczyć. Przeklika pan sobie tam. Także... 13 911 km. Malutko jeżdżone. Na weekendy można powiedzieć samochód. Wniesie pan pokrywę silnika, bo chce sprawdzić pole numerowe. Żebym ja wiedział, jak to się robi. Tu się silnika nie ogląda. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu High Five, w którym Robert ma kontrolę policji w AMG GTR drifcie 770 koni za przyciemnienie szyb, za brak rejestracji i mam nadzieję, że nie za wydech, bo jeszcze tego nie o tym nie wspomnieli. Ale laweta będzie wzywana i będzie mandat. To jest moja druga kontrola w życiu. Bagażnik jeszcze otwórzmy, bo faktycznie butle z gazem są jeszcze. Już. A to na EPG jest. Okej. Okay. Więc ciekawie. Tutaj fajne auto, dlatego trzeba było zatrzymać chyba. Takie mam wrażenie. Dobra, może pan, gdzie jest ten pan? Zamknąć? Ja nie mogę wychodzić? Tak, może. Mogę, super. No to. To bomba. To wyjdę i pokażę wam co i jak. Co jest 5? Tak to wygląda. Możecie pozdrowić wszystkich. No, sytuacja dość patowa, taka nietypowa. Od 3 lat jeżdżę przepisowo i dopiero pierwszy raz w życiu dostałem mandat, znaczy drugi raz w życiu, bo pierwszy z G-klasą, ale dostałem mandat za przyciemnienie szyby i brak rejestracji. Gdyby to jeszcze było moje auto. Pouczam o prawie do odmowy przyjęcia mandatu. Do tego wykluczenia podpisany jest 1 punkt karny. Przysługuje panu prawo do odmowy przyjęcia mandatu. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu jest skierowany wniosek o ukarania do sądu. Jasne. Jak również pouczam pana o możliwości dokonania płatności na miejscu mandatu.
Z którego może pan skorzystać? Ale wtedy nie będzie to taniej i tak dalej, nie, tylko... Nie, może być tylko drożej. Bo ma generalnie jest do 500 zł. Z kontrolerami biletów na przykład w PKP można się dogadać, że na miejscu jest 100 zł. No to tam... się w ogóle pan nie może dogadać. Nie, ja się nie dogaduję, tylko chodzi o... Są jakieś zniżki, jak się na miejscu płaci, a tu nie ma, jest ta sama stawka. Jest zniżka, bo mógłbym pana za 500 zł. Nie, ja chcę 200. Ja chcę 200 i już mam kolejne punkty. Przyjmuje pana mandat, czy odmawia pan? Oczywiście, że przyjmuję. No, dobrze. Żal byłoby nie przyjąć. Tak, oczywiście. Pan o tym, że jak najbardziej filmy może pan rzucać, tylko żeby pan zaznaczył wizerunek. Już wcześniej to robiłem, w sensie z G-klasą był mandat pierwszy, bo to jest mój drugi mandat. I pana wizerunek, jeżeli nawet będzie pan w kadrze, no to jest zamazany. Super. Bo ja dobrze z policjantami żyję. Ja też. Z tamtymi bardzo dobrze mi się żyło, więc nie ma żadnego problemu. A to, że dobrze żyję sobie z policjantami, taka anegdotkę wam opowiem przy okazji. Była taka jedna sytuacja, że podjechali na światła za mną, bo no, miałem tą prędkość na drodze do Piaseczna na Puławskiej dość mocną. No i na światłach mnie dogonili, można powiedzieć. No i myślałem, że coś tam nie tak będzie, że wiecie, bomby wrzucą i tak dalej. No ale okazuje się, że byli widzami programu. Nie, może teraz to oglądają, więc pozdrawiam panów z... To była BMK jakaś. Mogę na chwilę? Portfel już mam, spytam tylko. Czy gotówką też mogę zapłacić, czy tylko kartą? Kartą. Tylko kartą. Dobrze, to kartą będzie. Luksus! Panowie mnie nie spytali, czy punkty cashback zbieram. Albo żabsy. No dobrze, no. Czekam na werdykt. 200 zł, jeden punkt karny, to nie jest dużo. Mam już trochę tych punktów, ale jeszcze jest przed limitem, więc spoko. Sprawa jest, trzeba lawetę ogarnąć. Ty wiesz wszystko, ty znasz wszystkich i ty masz wszystko, dojścia do wszystkiego. Potrzebuję lawety. No, najlepiej. Tak. Płatne, wiesz co, z centrum do Pruszkowa. AMG GTR-a. No ja będę. Słuchaj, no stoję przy radiowozie i nie spodobało im się, że mam troszeczkę przyciemnione szyby i brak blachy z przodu. Dziękuję. No i już, załatwione. Pani tak? Przygotuje pan kartę? Tak, już mam przygotowaną. Mogę płacić. Jak pan może płacić, proszę bardzo? 200. Pół, tak? Tak. Nigdy nie biorę potwierdzenia transakcji, ale chyba dzisiaj pierwszy raz. Na pamiątkę. Chociaż mandat i tak będzie. Na pamiątkę. Nie tylko mandat. Dokładnie. To jest pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny. Tutaj czytelny podpis bym poprosił. Tak jak panu powiedziałem, z uwagi na niesprawności w postaci oklejonych szyb polu widzenia kierowcy, to też ogranicza panu widoczność. Oczywiście. Zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, co też powoduje to, że pokwitowanie jest bez terminu ważności, co też powoduje, że... Dopóki może... pewnie nie, na stacji diagnostycznej nie zostanie odbite, że nie ma. Dokładnie, ale też to powoduje, że pojazd nie może poruszyć się po drodze publicznej. To jest po pierwsze. Po drugie, na YouTubie, dobrze to wypowiadam, czy dobrze? Nie widziałem, jak pan ten od Uberów jest, tymi drogie te Ubery. To ja z tymi drogimi Uberami. No gdzieś tam mi się rzuciło. Tak, bardzo często z policjantami właśnie rozmawiam o tym. I to jest pokwitowanie. A, zakaz jazdy, pokwitowanie zatrzymania dokumentu, rozumiem. Na dole są... Elektroniczne oczywiście. Tak, to się elektronicznie odbywa. I tak dzisiaj mówili wszyscy tam gdzieś, bo wcześniej mieliśmy kilka już kontroli, tak ci maulaci tak właśnie wypowiadali to. Ja całkiem nie wiedziałem, że to o Bugatti chodzi, bo myślałem, że o Huracanie mówią, a dzisiaj jednemu Huracanowi zatrzymaliśmy dowód rejestracyjny. Mówię, że on już pojechał do domu. Pewnie także... jeździ znowu. Zielony, pojechał do domu, na pewno. A, chyba, że tak. No proszę, zrezygnował. Mówię, słabiak. Nie czekajcie na tego Huracana, bo mówię, on chyba już do domu pojechał. A oni mi mówią, a ja dopiero teraz podjechałem i zobaczyłem. Ta, to Chiron. Bugatti, że to Chirona. Auto, które jest warte tyle, co połowa tych aut tutaj. 13-15 milionów. Naprawdę. Zależy, kto ile da, tak naprawdę. Wytytka, uwierzy mi pan, czyni cudo. Wiem. Wiem, jak jest. Zrobilibyśmy to teraz, gdyby była taka szansa. Nie spotkali. No. Na początku było dziwnie, ale teraz na koniec miło się żegnamy. Nie jest dziwnie, dlaczego? No, tylko nie pan. Bardzo był pan taki stanowczy i poważny i przestraszyłem się pana na początku. Nie opowiada pan takich rzeczy, ja jestem bardzo... Ale jak widać zmylne, pozytywnym człowiekiem, do rzeczy nastawionym. Tak jak ja zawsze powtarzam, ja jestem dla pana
a nie panu lawnie, tak? Ja jestem od tego, żeby panu pomóc i jak najbardziej pomogliśmy panu. Mam nadzieję, mam nadzieję. Wszystkiego dobrego. Cześć, wszystko wziąłem, dzięki. No i wyrok łagodny. Jesteśmy już po wszystkim. Ajajajajaj. Śmiesznie. Papiery przejęte. No i czekamy na lawetę. No i to by było na tyle tak naprawdę. Mam nadzieję, że wam się takie behind the scenes podobają, takie rzeczy, które z reguły się nie dzieją. No głupio, głupia sprawa, bachostka, nie? Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, ale ważne. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmie nieco innej treści niż tej, co teraz. Cześć, na razie, trzymajcie się, pa!